start i Dominik, halo, dobra wiadomość? Przyjechał do ciebie Michał Kwiecki, słuchaj, super, super, twój idol! Dominik. Tchórze, wojewódzki, leszczyński, Arkadius i wielu, wielu innych, cała banda tchórzy. Panie Michale, nie wszyscy to tchórze. Wybiła godzina odwetu. To ja zadam te pytania, których dotąd nikt nie miał odwagi panu zadać. Może to się, może robię błąd. Jestem jaki jestem, ty też sobą bądź. Pokaż swoją twarz, pokaż je w sobie masz. Kim naprawdę jesteś, to sam. Nie mówi, że kiedyś będę sam. Dobry wieczór, witam Państwa w ten niezwykły, wielkanocny, sobotni wieczór. Michał Wiśniewski postanowił nie kontynuować programu Jestem jaki jestem. Postawił nas w dość niezręcznej sytuacji i to w świątecznym wydaniu. Tak było dokładnie rok temu, w Wielkanoc 2003. Czy dziś także będzie działał pod wpływem emocji? To na razie jest wielki znak zapytania dla nas wszystkich. Ale ruszamy. Jestem jaki jestem, spotkanie szóste świąteczne. Pokolorowanych nie może zabraknąć w wielkanocnym koszyku. Jutro spożyjemy je na świąteczne śniadanie. Jaja, symbol tych szczególnych dni. To zostało dostarczone przez niejakiego Pawelca. Gdzie on je znalazł? Jak wyglądały poszukiwania, zobaczymy właśnie teraz. Ta-da! Będziemy poszukiwać wszystkiego, co jest jajcarskie i wszystkiego, co jajem niewątpliwie jest, bo wiemy, przed świętami wielkanocnymi jaj w narodzie brakuje! Za mną! Dotarliśmy do fermy kurzej. Okazuje się, że nawet tu nie ma jaj. Przybyliśmy za późno. Czy ty już masz jajeczko? Bo my szukamy jajeczek. Ale bez paniki, spokojnie. Dziewczyny, zakładać pióra! Chodzę! Jest! Moja piękna! No jakżeś się dały radę, dziewunie moje kochane! No to wspólnymi siłami musiało być, nie? W takim jaju to się mogłoby zmieścić nawet ich troje. W poszukiwaniu jajcarskiego życia odniosłem sukces! Może jaja, jak to u Pawelca, a to drugi nieodzowny symbol Wielkiej Nocy, ale ten króliczek to prezent dla Michała. Odświętny, ale czy łagodny jak baranek? Chyba nie, jest z nami. Michał Wiśniewski, zapraszam. Pokaż swoją twarz, swoją prawdziwą twarz. Cześć, dzień dobry, wieczór. Ja nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Dzień dobry, cześć wam. Wszystkim, całego serca. Proszę. Ojejku, jak jestem śliczny. Ała, ła, 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 ła. A to co? A to są jajeczka, które dostaliśmy właśnie od dzieciaków przed programem. Nie chciałem być dłużny. Chciałem je pokazać, ponieważ koszyczek jest śliczny i nawet żałowałem, że dzisiaj nie poszliśmy do kościoła właśnie z tak ładnym koszyczkiem, tylko z troszeczkę, no tak, naszym, ale no, nie powiedzmy, tak, ale z naszym. Tak. Dziękujemy bardzo. Takie prezenty bardzo, bardzo lubimy. A jak ty masz na imię? Wacek. Kuba Wojewódzki. Wacek powiatowy. Nie. Nie, 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 nie.
Nie może tak być, bo bym musiał go maltretować, a tego bym nigdy nie przepuścił przez serce, słoneczko małe. Prawda, że miluśki i dobrze odnajduje się w naszej scenografii. Meble mamy nowe. No Michał. Właśnie, a czy to nie jest tak, że ty zabrałeś tej pani po programie? Nie, nigdy w życiu absolutnie. Drugi komplet. W programie takim jak ten musimy być przygotowani na różnego rodzaju sytuacje. No i jak widzisz, no jesteśmy. Dzisiaj się czuję fatalnie, dlatego że udało wam się znaleźć kogoś, kto mnie chce wykończyć i obawiam się, że to zrobi. No wiesz, program jest świąteczny, a więc mamy pewne zobowiązania wobec widzów. Trzeba widzowi dostarczyć to, czego potrzebuje. A widz, jak mniemamy, chce zobaczyć ciebie naprawdę w takiej roli, w której jeszcze cię nie widział. Dzisiaj będziesz musiał odpowiedzieć na te pytania, które nigdy dotąd się jeszcze nie pojawiły. Boisz się? Wiesz co, pewnie, że się boję. No. W jakiś sposób się boję. No, jestem człowiekiem, który... Każdy się boi odpowiadać na pytania, szczególnie te bardzo niewygodne. No tak, ale, jesteś chyba na tyle odważny, że potrafisz na nie odpowiedzieć. Tak, nie jestem tchórzem i dlatego odpowiem na te pytania, ale to wszystko, dlatego że umówmy się, pewne rzeczy powracają. Państwo macie taką drobną różnicę, niestety, z jednej strony, że widzicie teraz mały wycinek z tego, co tak naprawdę dzieje się nie tylko w domu państwa Wiśniewskich, ale ogólnie w tym życiu, w porównaniu do pierwszej edycji. W związku z czym pewne pytania pewnie się powtarzają i zostają nadal niewyjaśnione, ale postaramy się, aby było inaczej. Jest mi głupio dzisiaj. Jest mi głupio, że akurat w święta, ale będę musiał sobie z tym jakoś poradzić. Co najwyżej pójdę sobie, zamknę się i się popłaczę i to wszystko. No zobaczymy. A, to takie jak rozumiem, wtedy także ściągniesz swoje ciemne okulary, prawda? I zobaczymy twoje oczy. Na razie, Michał proponuje, abyśmy nie zdradzali, kto będzie twoim może przeciwnikiem. Może dlatego właśnie nie ściągnę, bo mi będzie trochę wstyd. Zobaczymy. Ale uważam, że strach czy też obawa Michała jest na razie całkowicie uzasadniona. Michał, odpowiedz dziś na pytania, których jeszcze nie było w tym programie. To wszystko przed nami, proszę państwa, zatem musicie zostać z nami. Tchórze, wojewódzki, leszczyński, Arkadius i wielu, wielu innych, cała banda tchórzy. Panie Michale, nie wszyscy to tchórze. Wybiła godzina odwetu. To ja zadam te pytania, których dotąd nikt nie miał odwagi panu zadać. Stary! Dominik, halo, dobra wiadomość? Przyjechał do ciebie Michał Kwiecki, słuchaj, super, super, twój idol! Dominik. Witamy, to jest program Jestem Jaki Jestem, wydanie specjalne, świąteczne, niełatwe dla naszego bohatera. Na razie jest z nami i nigdzie się nie wybierasz. Czy zamierzasz gdzieś wyjść na chwilę? Na razie nie, tak? Mam zamiar pojechać do Grotnik. Teraz, w tej chwili. Za chwilę. No dobrze, to proszę bardzo, pojedźmy razem z Michałem i z naszą ekipą. Znajdujemy się w Grotnikach, pewnym interesującym... Nie ma napisane, dlatego że go zdradziłem z tropu! Jedziemy do Grotnik razem z Michałem i z naszą ekipą i będziemy tam przeżywać cudowne, niezapomniane, świąteczne chwile. U nas nie ma zdjęć, natomiast mam inną niespodziankę. Oj tak. Masz? To jestem ciekawy. O kurczę, jakie to stare jest. Ojej, to jest książka ewidencji. Michał Wiśniewski, Płatowcowa 22. Twoje rysunki pierwsze. Pierwsze rysunki. O! Samolot! No! Marzenia! Słuchaj, słuchaj. A ty samolot to przez całe życie, prawda? Ale teraz to żeście mnie po prostu... Nie pamiętasz tego, prawda? Nie. Nie. Skąd?
No jest cała dokumentacja, wszystko można sobie jest. Przejrzeć. Wniosek babci. Stwierdzam pobranie wnuczka. No to mówię. Michał jest chłopcem samodzielnym, zdolnym i bardzo miłym. Ogólny rozwój fizyczny i psychiczny w normie. No to się później zmieniło, prawda? Nie, samodzielnie ale Szusia. Ale jazda w ogóle. Jak samodzielnie Szusia? Wiadomo, że jest tam coś takie napisane? Nie. Nie, nie. Dzisiaj do paczek już dzieci się biorą. Dobra, wiecie co, zabierajcie te paczki wszyscy. No, dzieciaczki. Och ty. Wiesz. Pamiętasz, jak spędzałeś tutaj święta? Ja nie pamiętam tak naprawdę Wielkanocnych, pamiętam tylko Boże Narodzenie, bo tego, wiesz, tam to każde dziecko czekało na to. Dawaj Michałowi. Siema! Agnieszka! Kropelka! Twojego życia takie miejsce jak to, prawda? Ale wiesz co, ja jestem bardzo zaszokowany tym, że nie podaliście, że na przykład miałem badanie psychologiczne w wieku 6 lat i pani napisała, że mam IQ 127 i... Nie, bo potem ci się zwiększyło i dlatego nie zmniejszyło. Później badałem sobie w waszym teście inteligencji i byłem przekonany o tym, że Marta będzie wypadnie gorzej. Ode mnie, zdecydowanie. Przepraszam, kochaniem, najdroższe. I jak wysłałem SMS-a i dostałem wynik, okazało się, że mam 113, więc gorzej niż jak miałem 6 lat. A okazało się, że Marta ma zdecydowanie lepiej. I od tej pory, co już, zacząłem śpiewać piosenki dalej. Skoro jesteśmy przy piosenkach, to na scenie pojawili się twoi goście. Czy chciałbyś ich przedstawić? Tak, to Chór Nadzieja i bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję wam wtedy za zaproszenie, za to, że razem śpiewaliśmy w domu dziecka w Dęblinkach. Chór Nadzieja, z całego serca dziękuję wam bardzo. Kocham ciebie, Panie. Proszę bardzo. A zatem oto Michał i jego goście, dziecięcy zespół Nadzieja w piosence Kocham Cię, Panie. Cokolwiek jest, kocham Cię, mój Panie. Jednak w raczej wiem, jednym kamieniem odnajduję Cię. Kocham Cię, mój Panie. Jesteś tam, gdzie chciałem, odnajduję Cię, gdzieśkolwiek jest. Z całego serca. Dziękuję Państwu, ten świąteczny wieczór, że jesteście z nami. Dzięki. Michał Wiśniewski, zespół Nadzieja. Kocham Cię, mój Panie. W archiwach naszego programu zebrało się już, drogi Michale, sporo materiałów. Mamy tam portrety ludzi otwierających drzwi o różnych, bardzo dziwnych, zwykle późnych porach dnia. No i niektóre reakcje, jak sam wiesz, są zaskakujące, ale nie wszystko widzieliśmy, nie wszystko zdołaliśmy pokazać. Teraz proponuję takie małe podsumowanie ostatnich 6 tygodni twoich podróży. Państwo, będziecie właśnie za chwilę, możecie zobaczyć siebie, zupełnie niespodziewanie. I te reakcje nie za każdym razem są takie, o, dzień dobry panie Michale, tylko czasami na przykład odejdź. Albo musimy zamazać, i tak dalej, i tak dalej. Różne rzeczy się zdarzają, a zatem oglądamy to, czego do tej pory jeszcze nie widzieliśmy. Z przyjemnością. Kupuję sobie nogę, jak pani pozwoli. Czy kryje się ręczniczkiem? Tajna broń chemiczna, bo chyba ją. Jak sam mówicie? Trójcie mi dupy, idźcie, bom! A w buciki lecimy? No.
Przykro mi bardzo. Nie o to moje buty. Proszę. Chcemy wynieść wam okna, przychodzimy za chwilę. To wy? To oni. Ach, to ten telewizor wynosimy. Czerwony. Gratuluję wam. Przeliczaj. Możemy zagrać o tego psa? Cześć. Chip in there. Zatańcz. Halo, najpiękniejsza teściowa świata. A gdzie jest kocha rodziny? Tata, zobaczcie. Jest, przybył. Witamy go. Tato, sprawa jest bardzo prosta. Gramy o drzwi wejściowe. No i jak? O, zagrażę. Tak, z tyłu trwa jeszcze rozpaczliwa skądinąd dogrywka, próba ratowania resztek domowego dobytku, a my tymczasem zapraszamy już naszych egzekutorów, proszę bardzo, pan Zdzisław, pan Zenon, panowie, idźcie sobie na powinność, tym drzwiom już dziękujemy. Były sobie drzwi. W tych gierkach nawet swoich najbliższych nie oszczędza i nie masz litości nawet dla swoich teściów własnych? No cóż, no słuchajcie, była godzina w pół do trzeciej, my byliśmy załamani, ponieważ chcieliśmy wygrać drzwi, ale pojechaliśmy na ulicę Mielczarskiego, na ulicę obecnie Legionów w mieście Łodzi i tam naprawdę nie mieliśmy serca, żeby wynieść jakiekolwiek drzwi. No bo myślałem sobie, a co, zajmiemy się teściami. I w pół do trzeciej, że tak powiem, pozwoliłem sobie zapukać do ich drzwi. Czy państwo macie nowe drzwi? Tak, już mamy, tak. Już są, to dobrze. Tak, no ale słuchaj, to jest jazda, dlatego że... okazało się naprawdę, że później tata po wszystkim powiedział, że najlepiej było kamerę zostawić po tym, jak my wyszliśmy z domu, bo dopiero leciały różne dziwne słowa, także... Słowa jak słowa, najpierw był stołeczek na środku. Tak, i ręcznik w drzwiach, prawda? Sąsiedzi mieli w ogóle, wiesz, tylko ten i byli w mieszkaniu. A że drzwi wejściowe wychodzą od razu na toaletę, tym obraz był bardziej szerszy. I pełniejszy w ogóle. A poczuliście tak, jak my w pierwszej edycji jestem, jaki jestem. Każdy mógł sobie podejść i zobaczyć. No takie wydarzenia to już właściwie historia, ale do legendy jeszcze nie przeszły. Teraz na naszej muzycznej scenie, drodzy państwo, legenda muzyczna sprzed wielu, wielu lat. Kiedyś mieli swoje 15 minut. Proszę bardzo. Chciałem pochwalić, dlatego że są to ludzie, którzy nie wstydzili się, nie uważają, że to obcia i z tego powodu mi strasznie miło i zapewniam państwa, że będziecie się świetnie bawić. Zresztą ja się też świetnie bawiłem. Przed państwem Papa Dance. Proszę bardzo. Tu mamy przerwę. Jeszcze za chwilkę. Jeszcze nie. Papa Dance, nie da się siedzieć! Czy mamy przerwę? Nie, jeszcze nie mamy przerwy. Chciałbyś już przerwę? Chcesz ochłonąć? No powiem ci, że chciałbym ochłonąć, bo tak pamiętam, to był tak. Limal, Papa Dance, wszystkie plakaty wisiały. Jasne, absolutnie. I noga Świat sama młody. Chodziła. Chciałbyś, żeby twoje przeboje za 20 lat tak śpiewano, tak wyglądały, tak brzmiały i taki miały odbiór? Chciałbyś. Co za pytanie w ogóle, wiesz, dziwne. No, zresztą, wiesz co, mnie się wydaje, że to jest piękne, że zostają tacy ludzie na scenie i nieraz widziałem, miałem okazję zobaczyć coś takiego, że była wielka rockowa gwiazda, uświetniała bankiet i między innymi, że tak powiem, grał zespół Papa Dance. I żeby była jasność, na tej gwieździe wszyscy się totalnie wynudzili, a jak zaczęło grać Papa Dance, to zaczęło się bujać. Zaczęło się bujać i huśtać. I zresztą dzisiaj u nas na próbie było bardzo podobnie, nie wiem czy wiesz o tym. Że właśnie wszyscy zaczęli się bawić i przebój poszedł drugi. A potem nawet zrobiliśmy sobie bis.
No właśnie, tak. No właśnie o tym mówię. No właśnie. I to jest fajne, to jest sympatyczne, przyjemne. Michał, to było 20 lat temu. My dzisiaj oczywiście z powodu tego, że... No ty jesteś starszy o 20 lat. Ty... Od ciebie o 20... Tylko, że ty wtedy nie wiem, czy słuchałeś takiej muzyki, bo ty miałeś wtedy ile, 32? Nie, ja wtedy byłem nieopierzonym pisztykiem, miałem 19 lat, zajmowałem się innymi rzeczami. Żartuję! Okej, okay. My z powodu tego, że program jest świąteczny, postanowiliśmy się dzisiaj spotkać także z twoim bratem, Kubą. Ja już się spotkałem, ale zapraszam państwa, bo to jest bardzo interesujące, szczególnie w kontekście tego, no co właśnie powie na to jego żona, Monika, która to... tego z pewnością nie widziała. Nie uprzedzaj za dużo faktów, bo warto zachować coś na po. Teraz sobie zrobimy przerwę. Dodajmy tylko, że tuż przed świętami Kuba został świeżo upieczonym taksówkarzem i co z tego wynikło? Zobaczymy, co się stanie po tym, jak zobaczy jego żona ten materiał. Tak, prawda? No to zobaczmy to teraz, proszę nie, bardzo. Nie, tak? Świeżo upieczony taksówkarz, niejaki Kuba Wiśniewski. Proszę bardzo. Łódź 1444. Witam serdecznie. To mój pierwszy dzień w pracy. No i czekamy na pierwsze zlecenie. Dzisiaj rozpocząłem dopiero pracę na taksówce. Mhm. Jeżdżę pierwszy dzień. A to jest ta dziewicza trasa? Nie, trafiło nie, mi nie, się, czy nie? Nie, nie, nie. Nie, jest, nie. O kurczę, a szkoda. Dzień dobry, pan był zamówiony, tak? Tak, dzień dobry. Witam pana. Dzień dobry. Nie trudno zgadnąć, kim fanem pan jest. Takiego zespołu, bo to panu spadły. Przepraszam, to pozbierałem, położyłem. Słucha pan może takie muzyki? Ma być cztery? Powiem, że nie bardzo mi pasuje ten typ muzyki, bo to na mnie interesuje. Ale do Michała mam duży szacunek i myślę, że każdy, bez względu na to, jakiej muzyki słucha, czy też metalu, czy hip-hopu, powinien mieć dla niego jakąś dozę poważania, bo no daleko zaszedł. Wie pan co, moim zdaniem to jak ktoś jest dobry w robieniu zamieszania, to niech robi zamieszanie, nie? Jak mi to dobrze wychodzi, czy nie? A w tym akurat Michał jest dobry. To mu trzeba przyznać. Można wziąć? Jakieś? Dla dziewczyny bardziej, bo my to... Znaczy nie słuchamy, ale impreza, jakaś przytulanka, to wtedy tak. Pani by się wybrała kiedyś na taki koncert? Z panem? Nie pani, no z miłą chęcią. Jestem taki. Zobaczcie Monikę w ogóle. A tak wiecie co ja wam teraz powiem? Jestem bratem w ogóle Michała Wiśniewskiego. Dobra, ja wysiadam. A to nie, to dziękuję. Przykleić plakat, wie pani? Taki duży. Naprawdę? Ale odnoszę takie wrażenie, że pani myśli chyba, że ja jestem troszeczkę styknięty pana. Czy nie? Myśli pan? Czym się pan zajmuje? A, ja jestem stomatologiem. Ale niech pan nie ucieka. Nic panu nie zrobię. Teraz będziemy sobie skręcać w lewo. I tak przy okazji zaproszę pana na pizzę świetną, bo tu się otworzyła nowa pizzeria. O, zakończyłem właśnie swój pierwszy dzień na taksówce. Byłem zdenerwowany, zestresowany, ale jakoś poszło. Myślę, że będzie dobrze. Rozmawiałem z klientami, którzy się wypowiadali na twój temat, jedni gorzej, drudzy lepiej, ale tacy są twoi fani. Myślę, że było dobrze. Pozdrawiam cię, Michał, cześć. Wojewódzki, Leszczyński, Arkadius i wielu, wielu innych, cała banda tchórzy. Panie Michale, nie wszyscy to tchórze. Wybiła godzina odwetu. To ja zadam te pytania, których dotąd nikt nie miał odwagi panu zadać. Starty! Dominik, halo, dobra wiadomość? Przyjechał do ciebie Michał Wiśniewski, słuchaj, super, hej. Super, twój idol! Dominik. Wszystko to o ciebie kocham. Jeśli chcesz zobaczyć Michała Wiśniewskiego na żywo, wyślij SMS o treści studio na numer 7826.
dla ciebie zabiję się. Jestem, spotkanie szóste, świąteczne w studiu. Witamy bardzo serdecznie bohatera filmu Kamera Taxi, czyli Kubę. Kubę W. Numer boczny. Dobra. Proszę Państwa, na początku, Pan się przesunie z tą kamerą, tak żeby tutaj tych dwóch panów było. O, widać? Bardzo panu dziękuję. Teletaxi 400-400 w pięknym, rodzinnym mieście Łodzi. Numer boczny, proszę Państwa. 444 dla obcokrajowców. 444. To była reklama. Ale Kuba, myślisz, że mi urwą głowę? Nie, za to? Nie, nie, głowy nie. Kuba, ale powiedz. Chciałbym, Michał, żeby Kuba coś powiedział. Możemy to dla niego zrobić. Kuba, ty naprawdę jesteś taksówkarzem, twoja praca nie polega na tym, że podglądasz ludzi, prawda? Nie, oczywiście. Pracuję jako kierowca taksówki od przedwczoraj. proszę bardzo. A znasz już wszystkie ulice w Łodzi? No nie bardzo. Jest to ciężkie, trzeba jeździć dużo o to. Kuba, zawsze jest na to sposób, bardzo prosty. Czym dłużej będziesz jechał, tym więcej zarobisz. Słuchaj, nie tak często, że tak powiem, to spotka, ale wiesz co? Opowiedz o jednej rzeczy, która jest bardzo ciekawa, bo Kuba miał być taksówkarzem o wiele, wiele wcześniej. Opowiedz o tym. Dlaczego? Bo Wiśniewcy to są pechowcy, żeby była jasność. I opowiedz, jak to było. No więc 23 marca miałem jechać już na montaż koguta, no na oklejenie samochodu i cała reszta związana, żebym mógł wyjechać. A 22 właśnie wracałem, kupiłem już magnesy do kogutów i miałem na drugi dzień na 10 jechać do firmy. Byłeś gotowy? Byłem gotowy. No i 150 metrów od domu miałem wypadek. No tak. W sensie ktoś wjechał w ciebie. Ktoś wjechał we mnie, dokładnie. A jak było z tym, gdzie blacharze zrzucali z dachów, że tak Ale powiem... Ale to jeszcze pominąwszy blacharzy, była taka sytuacja, że odebrałem samochód z naprawy i też już miałem jechać po odebraniu z naprawy, ale zaczęło się kopcić, po prostu palić mi spod maski tam przewody. A samochód nie jest stary. Panowie blachę wykonali solidnie. Aczkolwiek elektrykę źle podłączyli i zaczęło się tam palić. Nie opowiadaj takich rzeczy, bo nie będą chcieli wsiadać do twojej taksówki. Najlepsze, wiesz, to jest to, najlepsze to jest to, że zrzucali jakieś metalowe rzeczy, pojechał do teściu i zaczęli zrzucać coś, że tak powiem, z góry. I poprosili go, żeby przedstawił samochód. Mów dalej. No więc przestawiłem samochód jakieś 5, może 10 metrów dalej. I niestety, no, żelastwo spadło mi na dach samochodu. I tak już był zepsuty, bo się spaliły tam pewne przewody i także stał samochód. Także, proszę Państwa, jedziecie bezpieczną taksówką, numer boczny 444, teletaksi 400-400. Wiśniewski taksówka. No ale jak miałeś tyle takich pechowych przygód do tej pory, to chyba teraz już może być tylko i wyłącznie z górki. To, proszę Państwa, Kuba Wiśniewski, w tej chwili na pewno najbardziej znany taksówkarz w Łodzi. Michał, symbole świąt to co? Pisanki, zając, co jeszcze? Jaki baranek? Zając? Królik! Królik. Co jeszcze może być symbolem świąt? Według ciebie? Nie jesteś, skarbiku. Wiesz co? Co jeszcze może być symbolem świąt według ciebie? No, rodzinna atmosfera przede wszystkim. Przy rodzinnym. Oj, nie, mamy tyle ciasta, że ja nawet nie chcę o tym myśleć. Przy rodzinnym także. Stole. Czy może dostaliśmy zabraknąć... Dostaliśmy od Państwa też tyle prezentów, że ja nie wiem, jak ja mam to wcisnąć. A tym bardziej, że już mi wypływa i mam tak zwaną oponkę. Damy radę, ekipa programu jest bardzo, bardzo liczna. Proszę Państwa, pytanie brzmi, czy może zabraknąć stołu podczas świąt?
Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w kolejnym odcinku przygód Michała W. Proszę bardzo. Kochani, pytanie jest proste. Kto będzie miał pecha? Wchodzę, bezwzględnie wchodzę, rzucam okiem. Intuicja mówi mi, że mamy tutaj do czynienia z jakąś energetyczną balanszką. Czuję, że ktoś od tej urodziny. Jest to ślub 40 krasnoludków. Hello, dobry wieczór, witam cię serdecznie. Cześć, słyszałem, że masz 18. To prawda? No pewnie, co? Piękny wiek, jestem topowym samcem w tym pięknym kraju. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, witam was serdecznie. Ale słuchaj, genialna balanga. Czy jest dziecko, przepraszam? Twoje? Gdzie jest ojciec dziecka? Na następnym dzieckiem. Czemu dziecko nie śpi? Jutro ma wolno od szkoły. Mamusia ma urodziny, tak jest naprawdę wyjątkowy dzień. Słuchajcie, daję 500, jeżeli ktoś pozwoli sobie to rozmazać na twarzy. Daję 500. Zgadzasz się? Jasne, że tak. Ale tak porządnie, koniec. O, tutaj, tutaj. Jeden, start i był dzielny, wypłacaj. Co czujesz w tej wielkiej chwili? Słodko mi. Słuchajcie, jest tutaj jeden facet, który chce was odwiedzić. Nie jest to Michał Wiśniewski, żeby było jasne. Tak, ja chcecie zagrać z tym tajemniczym, sympatycznym młodym mężczyzną o ten stół, na którym stoi to wspaniałe żarcie. Marlena, bądź sobą. Dobra, nie ma sprawy, stawiam stół. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Michał, czy on może ci zaśpiewać? On tak pięknie śpiewa. Wszystko, chodź, co po ciebie kocham. Zaśpiewaj. A wszystko to, bo ciebie kocham. I nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Będziemy grać na tuziny. Tuzin pierwszy, tuzin drugi i tuzin trzeci. Potrzebuję 5 chętnych. To ja. Wujek. Kto jeszcze do Miniczku grał stół? Ciocia Magda. I dziadek. Ty stawiasz pierwszy. Hopa! Pierwszy tuzin. Liczby od 1 do 12. Nie martw się, wszystko jest w porządku. Dominiulek. To będzie trzeci tuzin. Obym tego nie żałował. Trzeci tuzin. Zdziałem się na ten trzeci, bo bardziej wygląda na trzeci. Dominiczku, głowa do góry, kochanie. Jesteś twardziel, nie? Dominik, halo, dobra wiadomość? Przyjechał do ciebie Michał Wiśniewski, słuchaj, super, super, twój idol. Dominik, zrób inaczej, zrób inaczej. Ja oddam ci wszystkie żetony. Dzielny i honorowy. To był wymarzony stół. W bloku siedzieliśmy przy ławie, przy pufach. Choć kupiliśmy sobie piękny stół. Tak, i dlatego wszyscy płaczą. Znaczy mieliście. Mieliśmy. Ja was bardzo przepraszam, że wyniosę wam ten stół. Panowie, bardzo was proszę. Czy oprócz co się mogę iść? Ci cieszy. Trzeba to odebrać, tak? Co się mogę iść ciągle do świata? Zdrowa trzeba. Tak. No super! Zostanaj. Jak się już jadł z kanapy. Nie ma stołu! Nie ma też świątecznej atmosfery i chyba nie będzie. Do takiej rozmowy, jak czeka nas w tej chwili, lepiej przystępować z czystym sumieniem. Do tej pory nikt nie odważył się zadać tych pytań. Pojawią się właśnie teraz. Czas ujawnić to, kim jest nasz dzisiejszy rozmówca. To Piotr Tymochowicz, kontrowersyjny specjalista od tego rodzaju rozmów. Michał, przed tobą prawdziwy test. Proszę bardzo. Witam. Może będzie mniej demonicznie, jeśli zdejmę swój płaszczyk.
Jest pewna cena popularności, jaką płacimy. Odkrywanie życia prywatnego. Są święta. Czas zadumy, czas pojednania. Dlatego chciałbym ci zadać pierwsze pytanie o twoją matkę. Powiedz po prostu, czy ją odwiedziłeś, czy złożyłeś jej życzenia, drogi Michale? Nie. Wiesz, dla 70% ludzi, jak pokazał ostatni sondaż, jesteś wzorcem. Jesteś wzorcem do naśladowania. Czy nie uważasz, że to błąd? Czy nie uważasz, że warto? W końcu zobacz, każda matka kocha najbardziej wrodnego syna. Natomiast ta miłość powinna być symetryczna, wydaje mi się. Co o tym myślisz? No chciałbym, żeby tak było. Masz szansę coś z tym zrobić. Mam do ciebie dalsze pytanie dotyczące matki. Czy zrobiłeś coś, żeby wyprowadzić ją z tego stanu, w którym jest, żeby jej pomóc po prostu? Oprócz tego, że starałem się wspólnie zresztą z bratem chyba dać jej do zrozumienia, że wystarczy przestać pić. Czy posłałeś się na jakiś kurs odwykowy, czy do sanatorium? Nie, ponieważ uważam, że pierwszy krok powinna zrobić ona. Myślę, że zrobiła, ale Michale. Zresztą nie chcę. Myślę, że zrobiła ten pierwszy krok. Poproszę o materiał. Misiu, ja chciałam ci się spytać, dlaczego ty się nie chcesz ze mną spotkać? Ja jednego, czego pragnę, tylko spotkać się z tobą, na 10 sekund nawet, żebyśmy sobie wytłumaczyli, co jest co. Kocham cię i będę cię całe życie kochała. Życzę ci wszystkiego najlepszego, żebyś był najszczęśliwszym ojcem, mężem. Wszyscy cię kochają i oglądam twoje programy, jestem jaki jestem i wiem, że są przeciwko tobie ludzie i są za tobą ludzie. Ja jestem za tobą. Ile panów, dzieci za mną latali i mówią, to jest mama Michała Wiśniewskiego. Dawałam autografy, zdjęcia, to co mogłam, z gazet, bo cię kocham. Chcę się z tobą spotkać. Proszę, spotkaj się ze mną. Kocham cię bardzo. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Chcesz mieć czas na odpowiedź? Kiedy w maju 78 roku takie dokumenty dostałem niedawno z Grotnik. Było badanie psychologiczne dziecka pod numerem 125 w ewidencji. Była taka wzmianka, w którą sam dzisiaj nawet nie wierzę, ale taka była. Małoletni Michał Wiśniewski nie chce wrócić do domu. Nie chce wrócić do rodziców, woli zostać w domu dziecka. Ja myślę, że przede wszystkim powiedziałem swojej mamie już w zeszłym roku, że ją bardzo kocham za to, że jest matką. Moją matką. I nie wstydzę się ciebie w żaden sposób. Ja po prostu się chyba kolejny raz boję. I jakby nie było, może to jest moja słabość, ale nie potrafię, mamo, zaufać komuś, kto sobie robi zdjęcia na grobie ojca i sprzedaje je do prasy. Ja myślę, Michał, że... Nie potrafię zdecydowanie uwierzyć osobie, która codziennie pije. I to w ten sposób. Być może, kiedy ty zrobisz pierwszy krok, a gwarantuję ci, że będę pierwszym, który poda ci rękę. Jakby nie było, każda matka jest tego warta. I bez dwóch zdań. Dobrze, Michał, zostawmy ten temat.
myślę, że... Nie zostawmy, dlatego że chcę, żeby nie została bez odpowiedzi, tak? Mamo, spotkam się z tobą, kiedy przyjdzie na to czas. Ostatnio aktualna jest dyskusja podejmowana przez pewną gazetę codzienną o tym, czy wypowiadały się negatywnie na temat swojej byłej żony, Magdy Fem. Niejaki pan redaktor Prokop raz twierdzi, że kłamiesz, innym razem, że pełny wywiad publikował, raz, że niepełny. Jakie jest twoje zdanie? Ja wiem, że powiesz, że prasa kłamie. Ale zapomnij, Michał, na moment o publice, zapomnij o telewizji. Powiedz tak uczciwie sam przed sobą, czy rzeczywiście nie zdarzyło ci się mówić negatywnie na temat byłej swojej żony? Przecież to jest ludzkie, to normalne. Nigdy w życiu nie autoryzowałbym swoich wypowiedzi, nawet prywatnych. I nigdy w życiu nie powiedziałem czegoś takiego, czy nie dałem zgody, aby coś takiego było napisane. Ja rozumiem, tylko i że jedną sprawą jest to, co całym szacunkiem dla ciebie i dla człowieka, który w jakiś sposób jest, czy był przyjacielem mojego domu. Może nie chciał źle. Tak się stało, że ta wypowiedź poszła w takim, a nie innym kontekście. Znaczy nie była autoryzowana po prostu, tak? Myślę, że Magda będzie mogła wystarczająco jasno mówić za samą siebie, a ja za nią nigdy w życiu nic nie powiedziałem i nie powiem. Ja mam swój dom i wypowiadam się tylko i wyłącznie. Ale może to jest tak, że czasem poza autoryzacją mówisz za dużo, a potem dziennikarze to wykorzystują. Najwyraźniej w jakiś sposób nie ma w tym nic złego. Zostałem źle zrozumiany. Może to się zdarza każdemu człowiekowi. Hannie Bakule zacytowały się wypowiedź na temat dzieci. Bardzo kontrowersyjną wypowiedź. Ale wiesz, istnieją pytania retoryczne, istnieją też stwierdzenia prowokacyjne. Na przykład Nica albo śmierć. Czy naprawdę, Michał, oczekiwałbyś teraz, że Jan, Maria, Władysław, Rokita popełni samobójstwo, ponieważ Nica nie wyszła? Przecież Hanna Bakuła to, co mówiła prowokacyjnie. Zrobiłeś z tego dramat. Kobieta, która ma tyle kurażu, żeby po prostu powiedzieć takie rzeczy o dzieciach, bez względu na to, co powiedział pan Rokita, bez względu na to, co mówi pan Leper, to, co było Michał, o dzieciach, wydaje mi się, dla mnie że nie jasne. Powinniśmy nikogo obrażać. I to jest w naszym proste. Programie. Bardzo cię serdecznie przepraszam. Michał, ja nikogo nie obraziłem. Ja bym powiedział tylko i wyłącznie. Czy nie obrażali nikogo, zwłaszcza kogoś, kto jest nieobecny? Pani Bakuła była obecna i pani Bakuła zamiast przyjść po programie i podać rękę i powiedzieć: wiesz co, tak naprawdę przykro mi, bo ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, co powiedziałam o dzieciach, ale są zobacz, pewne tematy... Jak ty się obrażasz, jeżeli na ciebie ktoś się negatywnie wypowiada, ty się obrażasz. Co robisz w tej chwili? Rzucasz inwektywy pod adresem Hanny Bakuły, której zresztą nie ma między nami. Czy nie wstydzisz się tego? Czy uważasz, że daj to jest w porządku? Kolejny pretekst do tego, żeby pozwała mnie do sądu. Już pozwała tylu ludzi, że jeszcze może pozwać mnie. Już mam tyle rozpraw z powodów tak błahych, że następne jestem pytanie, kolejny, może pani zarobi na kolejne mieszkanie. Następne pytanie. Koszulka Versace Andrzeja Lepera. Może nie powinniśmy się wstydzić tego, że czasem chodzimy na bazary i kupujemy pewne rzeczy niekoniecznie oryginalne. Może ukradłeś kiedyś batonik? Czy nie zdarzyło ci się czasem czegoś ukraść? Zdecydowanie, dlatego też było to pytanie do pana Lepera wtedy. Dlatego, że to nie wstyd, pójść na bazar i kupić koszulkę Versace za 30 zł. Nie, a nie tylko za... Michał, batoniki się kradnie. Czasem można ukraść utwór. Zgodzisz się ze mną? Co byś powiedział na zarzut, który ci niektórzy stawiają a propos pewnego więźnia, który napisał pewien tekst pewnej piosenki, którą teraz śpiewasz? No cóż, teraz to ja już nie wiem, komu co ukradłem. Ja nie ukradłem, tylko napisałem, że były to myśli i myśli i wiersze spod ulic chyba. Nie wiem dokładnie, jak napisałem, ale napisałem to na płycie. Natomiast obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że okazuje się, że niejaki znajomy, przyjaciel pana Mrożka, pan Józef Baran,
oskarża tegoż więźnia o to, że to on mu ukradł właśnie te wiersze. Co masz odwagę powiedzieć sam przed sobą, że nie kontrolujesz swoich emocji? Nie wiem tak naprawdę... 3 minuty do końca. Nie wiem tak naprawdę komu co ukradłem, Michał. No najwyraźniej... takie są zarzuty. Najwyraźniej nic. Czy w świetle twojej przedostatniej odpowiedzi zgodzisz się ze mną z takim twierdzeniem, że masz jeszcze inną słabość czasem? Czy nie uważasz, że przesadziłeś z tą matką? Chciałbym zapytać jeszcze o jedno. Już zostawiliśmy ten temat, Michał. Czy nie uważasz, że czasem nie kontrolujesz swoich emocji? Bywasz agresywny, bez kontroli. Mam na myśli to, co powiedziałeś o pani Bakule, mam na myśli różne reakcje, które mogą być odczytywane jako dość agresywne. Czy kontrolujesz swoją agresję? Staram się. Ale zgodzisz się ze mną uczciwie, że nie zawsze. Tak, chętnie bym ci przywalił, tak, ale nie zrobię tego. Oprócz tego, no, ja rozumiem, że jest troszkę niesprawiedliwie, bo publika jest z definicji twoja. Dobrze, Michał, czy pijesz alkohol? Tak, piję alkohol. A w takim razie, czy uważasz siebie za alkoholika? Moja żona nazwała mnie ostatnio inteligentnym alkoholikiem. Może inaczej. Powiedz mi, czy w dowolnej chwili masz tą świadomość, że mógłbyś przestać pić w dowolnej chwili? Na przykład wiesz co, ja tak naprawdę bardzo często nie piję, w związku z czym mam tą świadomość. Wiesz, że to jest odpowiedź typowa dla każdego alkoholika, że może przestać pić w każdym momencie. Tak, bardzo śmieszne. Pytanie następne? Pytanie następne dotyczy... Myślę, że bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie spadku popularności. Myślę, że jest wiele spekulacji na ten temat, jak zareagujesz na spadek popularności. Tajne gręcki, Michał. Żadnych granic. Myślę, że wiele osób chciałoby ci zadać to pytanie, gdzie jest ta granica? Gdzie jest ta granica, której nie przekroczysz, żeby nie stracić popularności? Czy w ogóle są takie granice? Oczywiście, że są takie granice. No co, podaj chociaż jeden przykład. Nie jestem Kubą Wojewódzkim, żeby dupę w programie pokazywać, aczkolwiek uważam, że mogło się tak zdarzyć, że akurat w tym momencie miał ochotę zdjąć spodnie. Natomiast nie wiem o jakich granicach mówisz, ale wydaje mi się, że to, co zrobiłem ze swoją żoną w poprzedniej edycji, było naszą wspólną decyzją i pokazaliśmy tacy, jacy jesteśmy, nawet jeżeli nie zawsze było różowo. Natomiast ja ci coś powiem. Oczywiście, że jestem w jakiś sposób słaby uszem i nie wiem, jak mi z tym pójdzie, jeżeli będę na dnie, jeżeli ludzie będą tylko i wyłącznie na mnie pluć, a nie będzie tej mojej publiczności, o której teraz mówisz. Nie wiem, jak się zachowam. Może się załamię. Nie wiem, a może będę takim silnym facetem, jak filmowy panowie, Edziu. Panowie, musimy kończyć. Dobrze. Ostatnie pytanie, Michał. Żyje, przychodzi, ale ludzie o nim zapominają bardzo szybko. Być może będzie jedna kwestia, w której się zgadzamy. Jedno pytanie na koniec. Artyści milczą. Wojna, okupacja, Irak. Czy masz odwagę cokolwiek na ten temat powiedzieć? Polscy artyści milczą. Wiesz co, no niech milczą, no wysłaliśmy ludzi na śmierć, to wszystko. Jakby nie było, ja bym nie był na tyle odważny, żeby wysyłać ludzi na śmierć, ale jeżeli są tacy odważni, gratuluję. Natomiast... Dziękuję bardzo, Michał, dziękuję Piotrze, dziękuję, czas minął, panie Piotrze, dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, w zasadzie nie była to rozmowa, tylko bardzo konsekwentnie prowadzone śledztwo, ale chyba wreszcie padły jakieś pytania i czegoś dowiedzieliśmy się od Michała. Za chwilę oczywiście ciąg dalszy programu. Osąd zostawiamy Państwu. Nie wiadomo, czy najgorsze dzisiaj Michał ma już za sobą. Proszę pozostać z nami. Dziękuję bardzo. Jeśli chcesz zobaczyć Michała Wiśniewskiego na żywo, wyślij SMS o treści studio na numer 7826. Dla ciebie zabiję się.
Witam po przerwie, to jest program Jestem jaki jestem. Przed chwilą w naszym świątecznym programie zakończyła się rozmowa Michała z Piotrem Tymchowiczem. Michał, jak samopoczucie? Okej, okay, jasne, w tej rozmowie prezentów... programu? W tej rozmowie rzeczywiście prezentów nie było. Bardzo cię przepraszam, ale to dla mnie... już po prostu mam dzisiaj dość. Dobrze, a teraz jednak prezent na koniec od nas, proszę Państwa. Rok temu w tym samym programie poznaliśmy małą, sympatyczną dziewczynkę o niesamowitym głosie. To ja powinienem powiedzieć. Bardzo proszę. Dlatego, że jeździ z nami na koncerty. Jest przesympatyczna, przewspaniała i powiedziałem wtedy, że wróżę jej karierę, a teraz tym bardziej. I za chwilę wystąpi u nas. A od nas to wszystko. Świąteczne wydanie się kończy, a zatem Michał, zdrowych, składamy wszystkim. Proszę bardzo. Świąt. A tymczasem Wiktoria! A tymczasem u nas Wiktoria, ulubienica Michała. Życzymy dobrej nocy na Wielkanoc i dobrych dwóch dni. Michał Wiśniewski, Andrzej Sołtysik, Wiktoria przed Państwem.